Punkt A o współrzędnych minus 3, 2 jest końcem odcinka AB, a punkt M o współrzędnych 4, 1 jest środkiem tego odcinka. Długość odcinka AB jest równa. Zaznaczmy tę sytuację w układzie współrzędnych. Mamy oś Y, mamy oś X, na osi podpisujemy oś X, podpisujemy oś Y, zaznaczamy sobie punkt minus 3 i 2, minus 1, minus 2, minus 3, raz 2, czyli punkt A minus 3 i 2, punkt B raz 2, 3, 4 i 1, punkt B to 4 i 1, i to jest środek naszego odcinka AB. Przepraszam, tutaj nie B, tylko M. Czyli tak na oko nasze B będzie leżało gdzieś tutaj. Teraz jak znaleźć współrzędne punktu B? Pokażę dwie metody. Podpiszmy sobie B tutaj jako x, y. Pierwsza metoda będzie taka, że skorzystamy ze średnich dla współrzędnych, czyli pierwsza współrzędna punktu M, czyli czwórka, to się równa średnia ze współrzędnych A i B. Czyli środek, punkt środkowy, środek odcinka, to jest średnia ze współrzędnych skrajnych punktów tego odcinka. Czyli nasze 4 to będzie minus 3 dodać x na 2. Czyli to plus to na 2 daje to. Mnożymy przez 2 stronami, mamy 8, to jest minus 3 plus x. Minus 3 na lewą stronę, 8 plus 3 to jest x, x to jest 11. Mamy długość odcinka, mamy współrzędną x punktu B. Teraz y-owo jak znaleźć? Tak samo bierzemy 2 plus y na 2 daje 1. Mnożymy przez 2 stronami, 2 plus y równa się 2, czyli y wychodzi 0. Czyli ten punkt będzie miał współrzędne na x 11, na y 0. Może nie wygląda tak idealnie na rysunku, ale takie mamy współrzędne punktu B. Teraz mając punkt B, to możemy sobie znaleźć długość odcinka AB. Długość odcinka AB to jest pierwiastek z XB minus XA do kwadratu dodać YB minus YA do kwadratu. Czyli u nas to będzie. Tak naprawdę tutaj kolejność XB minus XA, czy XA minus XB nie ma znaczenia. Tak samo tutaj YB minus YA, czy YA minus YB do kwadratu nie ma znaczenia, bo i tak ponosimy do kwadratu. Zobaczmy, co wychodzi. Minus 3 odjąć 11 do kwadratu dodać 2 minus 0 do kwadratu. Mamy zatem pierwiastek z minus 3 odjąć 11 to jest minus 14 do kwadratu dodać 2 do kwadratu. Mamy 196, bo tyle wynosi 14 do kwadratu. Dodać 4, czyli mamy pierwiastek z 200. A pierwiastek z 200 to jest pierwiastek ze 100 razy 2, czyli mamy 10 pierwiastków z 2. To jest pierwsza metoda. Druga metoda, skoro wiemy, że M jest środkiem odcinka AB, to my policzymy połowę długości odcinka AB, czyli od razu przejdziemy, nie bawimy się w liczenie współrzędnych punktu B, tylko od razu sobie liczymy odcinek AM. Odcinek AM liczymy tym samym wzorem, czyli to będzie pierwiastek z minus 3 odjąć 4 do kwadratu dodać 2 minus 1 do kwadratu. Co tutaj otrzymamy? Otrzymamy pierwiastek z minus 3 minus 4 to jest minus 7 do kwadratu dodać 2 minus 1, czyli 1 do kwadratu. To się równa pierwiastek z 49 plus 1, czyli pierwiastek z 50. To się równa pierwiastek z 25 razy 2, czyli 5 pierwiastków z 2, to jest połowa odcinka. Czyli skoro 1 druga AB, czyli nasze AM, jest równe 5 pierwiastków z 2, to całe AB będzie 2 razy większe, czyli to będzie 10 pierwiastków z 2. Też mamy to. I trzecia metoda, jeżeli byśmy chcieli liczyć jako odcinek AB, to zobaczmy, możemy po prostu wektorowo przesunąć się z M do B. Wektor AM, przesunięcie z A do M jest takie samo, jak przesunięcie z M do B, bo to jest środek odcinka. A jakie jest przesunięcie z A do M? Od minus 3 do 4 to mam 7 jednostek w prawo i od 2 na 1 spadam o jedną jednostkę w dół.
Czyli ten wektor AM ma współrzędne 7 i minus 1, czyli punkt B to jest punkt M dodać wektor MB. Czyli to się równa punkt M to jest 4, 1, dodać wektor MB 7 i minus 1. 4 dodać 7 to jest 11. 1 dodać minus 1 to jest 0. Punkt B ma współrzędny 11, 0. No mając punkt B, 11, 0, długość odcinka liczymy tak jak tutaj pokazałem przed chwilą.